Cześć! Chciałem podzielić się z Wami swoją opinią, wrażeniami z The Big Adventure Event, czyli wydarzenia stricte przygodówkowego, jakie miało miejsce od minionego czwartku do poniedziałku na Steamie. Oczywiście Steam nie był organizatorem, ale użyczył swoich serwerów, by ten event mógł się odbyć. To, co mnie rozczarowało, to jest brak widoczności tego eventu. Kiedy weszło się na główną stronę Steama, no to nie było żadnej informacji, nie było żadnego linku. Ten link trzeba było znaleźć go gdzieś, no ewentualnie wejść na profil na Steamie którejś z gier biorących udział w wydarzeniu, no to wtedy pewnie każdy z Was widział taki baner, no i mniej lub bardziej przypadkowo mógł na stronę wydarzenia się dostać. Natomiast osoby niezainteresowane przygodówkami, które nie śledzą wieści z point and clickowego świadka, nie wchodzą na profile gier na Steamie, no to raczej trafić na stronę wydarzenia nie mogły. No i wielka szkoda, jak dla mnie, no bo liczyłem na to, że właśnie tacy przeciętni gracze, którzy przygodówkami nie są na co dzień zainteresowani, także dowiedzą się o tym, że takie wydarzenia mają miejsce, zainteresują się niektórymi z gier, no i może po nie sięgną, może staną się w ten sposób fanami przygodówek. Niestety poprzez słabiutką widoczność tego eventu raczej takie wydarzenia nie mogły mieć miejsca. Kolejna rzecz, no to jak to wydarzenie wyglądało. Przede wszystkim były transmisje prowadzone przez graczy, ale też przez autorów gier. Często autorzy wypowiadali się właśnie na temat swoich dzieł. Ja raczej nie skupiałem się na tych transmisjach, tylko fragmenty widziałem, natomiast myślę, że jest to fajna sprawa dla osób, które chciałyby trochę informacji od kuchni poznać, które chciałyby, żeby właśnie autorzy powiedzieli o swoich grach. No i przy okazji mogły te osoby też te gry zobaczyć. Kolejna sprawa, no to jest pogrupowanie gier biorących udział na kategorie oraz przedstawienie dem. I tym, myślę, się tutaj zajmiemy. Najpierw jednak chciałem powiedzieć o newsie, który wraz z eventem pewnie co niektórych zaskoczył, mnie również. Otóż Cathy Rain, pamiętacie pewnie tę grę, robiłem z niej let's playa, doczeka się wersji reżyserskiej. Director's Cut, z tego co widziałem, jest zaznaczona polska wersja językowa, czyli ma ona również się pojawić. Natomiast co będzie w tej wersji Director's Cut? Myślę, że to nas wszystkich interesuje. Przede wszystkim gra zostanie przeniesiona w HD, będzie wreszcie w rozmiarach 16:9, dostosowana do monitorów o tych proporcjach. No i nie będzie to oczywiście, no, co myślę jest naturalne, takie skalowanie nieładne, ale po prostu będą dorobione te boczne fragmenty poszczególnych miejscówek, tak by to wszystko ładnie wyglądało, by proporcje nie były zaburzone, no czyli zrobione zostanie to tak, jak powinno zostać zrobione. Ponadto autorzy deklarują również troszeczkę fabularnych zmian, trochę dodatków, nieco nowych dialogów, nowych tekstów, kolejne lokacje. No i przede wszystkim informują o tym, że zakończenie zostanie nieco zmienione, czy też rozbudowane, ponieważ właśnie gracze przede wszystkim na zakończenie narzekali. Gra świetnie się rozwijała, miała fajny klimat, natomiast no, to zakończenie takie pozostawiało po sobie uczucie niedosytu niewątpliwie i ja również miałem takie wrażenie. Także fajnie, że taka wersja się ukaże, chociaż spodziewałem się może kontynuacji Cathy Rain prędzej, czy też po prostu gry z tą bohaterką o tym nazwisku, Cathy Rain, prawda? Kolejnej gry. Natomiast nie spodziewałem się wersji reżyserskiej, niemniej z przyjemnością w nią zagram, kiedy już będzie dostępna. No a teraz może przejdziemy do dem. Zagrałem w trochę więcej dem. Przeszedłem od początku do końca 8 dem podczas eventu. No i w tej chwili powiem po parę słów na temat każdego z dem. Mutropolis to było pierwsze demo, które ograłem. To jest gra science fiction w klimatach trochę post-apo, ziemia po jakiejś apokalipsie.
No i trwają poszukiwania jakiegoś mitycznego, legendarnego miasta zwanego Mutropolis. No, myślę, że nawiązanie do Metropolis tutaj jest w nazwie widoczne. No i powiem szczerze, że gra prezentuje się całkiem sympatycznie. Jest sporo humoru. Taka point and clickowa robota, sympatyczne postacie. No, mieliśmy tam w zasadzie jedną lokację, więc niewiele, ale trochę było do zrobienia. Takie klasyczne przygodówkowe, ekwipunkowe zadania. Z tego, co kojarzę, to raczej chyba tylko takie były. Nie przypominam sobie w tej chwili żadnego wyzwania logicznego, żadnej łamigłówki. Natomiast generalnie przyjemnie mi się prowadziło dialogi. No i używało przedmiotów, tak? Także oceniłbym to demo jako obiecujące. Myślę, że gra może być całkiem fajna, również jest ładna graficznie, chociaż te postacie wyglądają nieco nieproporcjonalnie, ale rozumiem, że taki jest styl po prostu. I overslept. Henry, please, don't distract me with such trifles. I must solve this riddle. Days of work and we're still stuck in the wrong chamber. This chamber is pretty interesting, isn't it? Do you want to spend the rest of the dig on the wrong side of a door as promising as this? Tohu, to już gra, która przypomina mi nieco tytuły stworzone przez studio Amanita Design. No, przede wszystkim właśnie takie klikanie na miejscach interaktywnych, ale również jakieś tam zagadki przypominające nieco machinarium z kolei, bo mamy też takiego robota i mamy dziewczynkę. Możemy się zmieniać. Dziewczynka zmienia się w robota, robot w dziewczynkę, czyli tak nie mamy dwoje na ekranie, tylko za każdym razem jak klikniemy takie kółeczko kręcące się, no to dziewczynka zamienia się w tego robota i w drugą stronę, co jest ciekawe, bo ona może wykonywać niektóre czynności, on z kolei inne. Gra jest w polskiej wersji językowej, są tutaj teksty, to nie jest tak, że mamy tylko jakieś obrazki, a nie ma w ogóle tekstu. Natomiast generalnie taki feeling graficzny, jeśli chodzi o przedstawienie świata, to właśnie jest trochę w stylu tych gier studia Amanita Design. No ale generalnie bardzo, bardzo podobała mi się grafika. Zagadki również dość obiecująco wyglądają. Przede wszystkim w drugiej lokacji mieliśmy takie rzucanie, coś co widzieliśmy w demie też, no, papetury, tak, gry tworzonej przez naszego rodaka. Zachęciło mnie to demo, powiem szczerze. Oczywiście nie można się spodziewać jakiejś wymyślnej fabuły, ona będzie raczej dość prosta, niemniej uwielbiam takie gry, bo one mają w sobie mnóstwo uroku i na pewno po toku sięgnę, tym bardziej, że lada dzień będzie miała ta gra premierę, no i ukaże się także w języku polskim. Milo and Magpies. To jest bardzo, bardzo prosta, jeśli chodzi o rozgrywkę, gra przygodowa. Też taki klikacz, czyli po prostu klikamy w miejsca interaktywne w odpowiedniej kolejności, szukamy wskazówek. Była również zagadka, w której trzeba było wstukać odpowiedni kod. Oczywiście spostrzegawczość tutaj jest najistotniejsza. Nie popisałem się tą spostrzegawczością przy rozwiązywaniu tej zagadki, aż mi wstyd później było. Natomiast no tutaj nie wczułem się w klimat. Kierujemy kotem i takim chyba nieodłącznym elementem każdej z lokacji będą też sroki. No, na razie mieliśmy do czynienia w demie z dwiema miejscówkami, no i chodziło o to, żeby przeleść z jednej do drugiej, żeby opuścić te lokacje, w której się znaleźliśmy. Więc nic specjalnego na razie pod kątem fabularnym nie widziałem. To będzie raczej gra nastawiona po prostu na takie powolne przechodzenie, znaczy nieśpieszne, niekoniecznie powolne, ale nieśpieszne przechodzenie kolejnych miejscówek. Natomiast
Nie będzie to, zdaje się, gra wielce angażująca. Trochę za mało, żeby mnie zachęcić do grania tego tytułu, zobaczyłem w demie. Niemniej, jeśli ktoś lubi proste, niewymagające zagadki i taką relaksującą rozgrywkę, no to może znaleźć coś dla siebie. Jest też kot, więc dla fanów kotów również ta gra może być całkiem sympatyczna. Kolejny tytuł, no to chyba gra, co do której mam najbardziej mieszane odczucia po ograniu dema. Nine Noir Lives. Gra, na którą naprawdę czekałem, ponieważ prezentuje się bardzo ładnie graficznie. Owszem, to jest taka grafika, która może nie wszystkim się spodoba, bo ona jest bardzo kolorowa, taka błyszcząca. Niektórzy mówią na taką grafikę, że trochę fleszowa. Wiecie, na przykład remastery Małpiej Wyspy. Chociaż to wygląda moim zdaniem lepiej niż remastery Małpiej Wyspy. To, co mogę powiedzieć na temat dema, to jest potwornie przegadane. Grałem z godzinę w to demo, a może nawet trochę dłużej, bo na streamie zacząłem, większość przeszedłem, a później jeszcze skończyłem kolejnego dnia, w niedzielę. No i podczas tej godziny nie zrobiłem praktycznie nic. No w pierwszej lokacji wykonałem jedną czynność, w drugiej lokacji no to tylko słyszałem komentarze głównego bohatera dotyczące miejsc interaktywnych, słyszałem rozmowy, ale to nie jest tak, że jakieś jedno czy dwa zdania na temat miejsca interaktywnego, czy kiedy poruszamy jakiś temat w rozmowie z postacią, to też jedno, maksymalnie dwa zdania słyszymy. Nie, tutaj są długie wypowiedzi, którym musimy się przysłuchiwać. Czasem w zasadzie przez 5 czy 10 minut trudno mi było na streamie znaleźć pole do powiedzenia czegokolwiek. Tak te teksty były długie i nie były przerywane właściwą rozgrywką. No i to jest to, czego się obawiam, że tak naprawdę mimo, że gra może być długa, bo jeśli będzie tyle rozmów, tyle tekstu, no to samo słuchanie tego będzie trwało długo, to jednak koniec końców w grze może być niewiele do zrobienia. Aczkolwiek no, w demie był wstęp. Dopiero, bo kierujemy kocim detektywem, to co jest fajne, to że można lizać te wszystkie przedmioty, które spotyka się na swojej drodze, miejsca interaktywne, natomiast no, brakowało mi tej rozgrywki. Będzie tutaj silne nastawienie na humor, natomiast no, mam nadzieję, że po tym jak zaczniemy już sprawę, bo tam pod koniec dema jest morderstwo jakieś, no i demo się kończy, kiedy mamy zacząć naszą pierwszą sprawę. Także mam nadzieję, że kiedy zacznie się to właściwe śledztwo, no to już trochę więcej będzie tych śledczych czynności, a mniej gadania, bo o ile gadanie z dobrym humorem zawsze jest fajne, no to co za dużo, to niezdrowo. Także zobaczymy. No, bardzo dobra muzyka jazzowa i fajny klimat. Świetna grafika, no ale to może nie wystarczyć. I found the things you wanted. It was really hard. I hope you're grateful. Well, these both seem to check out. Pleased to meet you, P.I. Nutterbutter. I actually expected you a while ago. Rosewater gra na dzikim zachodzie, w tym samym uniwersum co Lamplight City, no i prezentuje się całkiem fajnie, klimatycznie. Też jest to gra mocno nastawiona na dialogi, bo od tego jak poprowadzimy rozmowy z postaciami, od decyzji podejmowanych na bieżąco w trakcie rozgrywki, może zależeć przebieg historii. Natomiast tutaj no, te rozmowy, te dialogi, te teksty, one pojawiają się bardziej naturalnie. Tutaj widać, że one posuwają fabułę do przodu, one wprowadzają nas w klimat, w atmosferę, w historię tego miejsca, do którego zmierzamy. Kierujemy kobietą nazwiskiem, o ile pamiętam, Harley Ledger, która jest dziennikarką, no i przybywa do miasteczka tytułowego Rosewater w poszukiwaniu pracy. No ale wikła się w różne
zależności, zdarzenia, może i konflikty, bo mieliśmy także takie dość dynamiczne scenki, jak na przykład spadek kogoś, ktoś wypadł przez okno, albo w salonie jakieś tam sprzeczki, bójki. Także było trochę ciekawego w demie. Fajny klimat, jak już powiedziałem, na razie dubbingu w Debie nie ma, ale ma on być w pełnej wersji, także tutaj jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony, no i mam nadzieję, że gra będzie co najmniej tak dobra jak Lamplight City. Lord Winklebottom Investigates to kolejny tytuł, który ograłem. No, niewiele na razie mogę na ten temat powiedzieć. To będzie raczej dość prosta gra, jeśli chodzi o konstrukcję, tak mi się wydaje, bazująca trochę na Sherlocku Holmesie, na jego stosunkach z Watsonem. Tutaj mamy parę takich zwierzęcych bohaterów. Generalnie mamy antropomorficzne zwierzęta w grze, także no, wygląda to dość ciekawie. Natomiast grafika ładna, estetyczna, muzyka również fajna. Zagadki w porządku, myślę, na razie fajny klimat. Zalążek historii przyzwoity. Nie zobaczyłem jeszcze na tyle, bym mógł sobie wyrobić zdanie, czy gra mi się spodoba, czy nie. Ale myślę, że z przyjemnością w nią zagram, bo naprawdę zapowiada się przyzwoicie, może nie zrobiła na mnie jakiegoś oszałamiającego, olbrzymiego wrażenia. Nie będę obgryzał paznokcie, czekając z niecierpliwością na premierę. Niemniej, jeśli będę miał okazję, to chętnie ogram pełną wersję. Now look here, you bounder. We have tickets and you jolly well sailors out to that island, dash it all. I won't be sailing today. I drinks me beer to wash away the terrible taste of the salty seawater. Monorail Stories. No to jest demo, które skończyło się w zasadzie zanim się na dobre zaczęło. Bardzo ciekawy koncept stoi za tą grą. Przede wszystkim mamy taką powietrzną kolej, która między, zdaje się, dwiema wyspami się przemieszcza, raz w jedną, raz w drugą stronę. No i kierujemy dwiema postaciami, kobietą i mężczyzną, którzy poruszają się w przeciwnych kierunkach. No ale tą samą koleją. I co zrobi jedna postać podczas swojej tury, swojej kolejki? No to może mieć wpływ na to, co spotka drugą postać. Więc one nie spotykają się bezpośrednio, nawet mogą się nie znać. Natomiast ich zachowanie i to, co zrobią, to ma wpływ na drugą postać. Bardzo ciekawy pomysł, tutaj muszę powiedzieć, natomiast co do dema, no to nic na jego temat nie mogę powiedzieć, ponieważ trwało 5 minut. Jeśli tak mają wyglądać te poszczególne dni, no to nie wiem, czy realizacja tego naprawdę fajnego pomysłu będzie udana, no bo jakiś tam przedmiot mamy, czy go zabierzemy, czy gdzieś położymy, no to może to mieć jakiś wpływ na to, co zrobi, czy co poczuje, co powie druga postać. Tak samo prowadzimy rozmowy, wybieramy opcje dialogowe, w jaki sposób poprowadzić rozmowę, czy z życzliwością się odnieść do rozmówcy, czy może trochę się na niego zdenerwować. No i na przykład, kiedy poprowadziłem w określony sposób, w miły sposób jedną rozmowę, no to mi się pojawiło na koniec plus jeden i takie serduszko, czyli pewnie relacja z tą postacią poprawiła się, prawda? Natomiast no, to były takie słabe te możliwości. Niewiele można było tutaj poczuć emocji w tym demie. Nie miałem takiego wrażenia, że robię coś wielce istotnego, kładąc gdzieś jakiś przedmiot. No to po prostu no, wykonałem jakąś losową czynność i tak naprawdę, czy to będzie miało wpływ na los drugiej postaci, na to, co się stanie w kolejnej turze, czy nie, to mnie specjalnie nie interesowało. Życzyłbym sobie, żeby w pełnej wersji te wybory były bardziej znaczące, żeby no to były ciekawsze sytuacje. Naprawdę gra, jeśli chodzi o pomysł, ma spory potencjał, także fajna grafika, miejsce akcji całkiem ciekawe. Natomiast no, wykonanie w tym demie takie trochę szare, mało ciekawe. Chociaż mieliśmy statystykę na końcu, znaczy statystykę, podsumowanie naszych czterech wyborów, które podjęliśmy. No ale pięciominutowe demo to nie jest demo, z którego można cokolwiek wynieść i wywnioskować.
Was it a bank? Are you an accountant too? Yes, at Confederate Credits. Can you believe it? They said I didn't meet the objectives this quarter, and so I had to go. No i ostatnia gra, którą ograłem, ostatnie demo, to Crowns and Pounds Kingdom of Deceit. No tutaj kierujemy młodą dziewczyną, która zgodnie z testamentem dziadka przyjeżdża do Europy, jest spadkobierczynią, ale także powierniczką pewnego sekretu, który najpierw musi zgłębić, no a później pewnie będzie trzeba ten sekret rozwiązać, dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. No i tutaj znów mamy taką klasyczną przygodówkową robotę, badanie miejsc interaktywnych, sporo przedmiotów w ekwipunku, zagadki całkiem przyzwoite. Mieliśmy też jedną zagadkę logiczną, dość łatwą, ale fajnie, że się w tym demie znalazła. No to już pokazuje, że nie tylko te ekwipunkowe zadania nas czekają. Grafika bardzo ładna, kolorowa, natomiast no cóż, nie było tutaj jeszcze dubbingu, ale też w pełnej wersji ma się pojawić. Tutaj w zasadzie jedna lokacja, cały czas dom, jego wnętrze, pokoje, no i na zewnątrz domu, więc niewiele, no ale trochę do zrobienia było, jak powiedziałem, sporo przedmiotów, mieliśmy też jakąś tajemniczą postać, no i tu również zobaczyłem na tyle, że zainteresowałem się tym demem, tą grą i myślę, że chętnie ogram pełną wersję, ponieważ gra jest ładna i gra nie tylko wygląda dobrze, ale też zawiera to, co lubię, czyli taką klasyczną point-and-clickową robotę w dobrym stylu. Natomiast czy wciągnie mnie, czy nie, no to jeszcze za wcześnie o tym powiedzieć. Które zatem podsumowując dema oceniam na plus. Rosewater, myślę, że ta gra ma duże szanse mnie wciągnąć. Tohu, to będzie taka przyjemna przygodówka, którą chętnie ogram w całości. I również pozytywne odczucia mam na temat Mutropolis, Crowns and Pounds Kingdom of the Seed oraz myślę, że również Lord Winklebottom Investigates. Sporo zobaczyłem w Nine Noir Lives, natomiast tutaj obawiam się, że gra może być przegadana i mam obawy, natomiast widzę też światełko w tunelu, bo naprawdę gra wygląda świetnie, no i te lokacje są klimatyczne i muzyka jest klimatyczna, więc jeśli trochę uda się zapanować nad scenarzystami, nad tymi tekstami, które przygotują nad scenariuszem, no to może być naprawdę fajnie. Natomiast za mało zobaczyłem, żeby się wciągnąć, a to, co zobaczyłem, nie przekonało mnie w grach Monorail Stories oraz Milo czy Milo and MacPies czy MacPies, jakkolwiek się to wymawia. Tutaj zwyczajnie nie wiem. Myślę, że trochę więcej będę oczekiwał od pełnych wersji, jeśli mają mnie zainteresować, bo tutaj trochę tak szaro było. Trochę za mało i trochę, może nie tyle za słabo, co zbyt bezpłciowo, że tak powiem. Po prostu bez wyrazu te dema były. No i co? I to wszystko. Ciekaw jestem, czy wy graliście w jakieś dema, czy śledziliście event. Jeśli tak, dajcie znać, jakie gry wpadły wam w oko. Dem było około 50, więc myślę, że było trochę tytułów do ogrania. Również na transmisjach można było znaleźć coś ciekawego. Także dajcie znać. I to już wszystko ode mnie w podsumowaniu The Big Adventure Event. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa.